Uwaga na zdrowie! To cykl spotkań, podczas których w przystępny sposób chcemy przedstawiać nowe, być może dla części widzów zupełnie nieznane metody leczenia znanych powszechnie dolegliwości. Tematem dzisiejszego odcinka jest łuszczyca. Schorzenie wstydliwe, peszące, a co za tym idzie nierzadko prowadzące do wycofania się z życia społecznego przez osoby zmagające się z tą dolegliwością. Łuszczyca nieleczona może prowadzić do kalectwa. Dlatego tak ważne jest, żeby w odpowiednim czasie podejmować właściwe działania. Jedną z nowoczesnych metod leczenia łuszczycy mogą być leki biologiczne lub naświetlanie lampami, które emitują promieniowanie ultrafioletowe. Zobaczmy, co na ten temat przygotowała nam pani Alicja Jędrzejczak. Łuszczyca jest przewlekłą, zapalną chorobą skóry o nieprzewidywalnym przebiegu klinicznym. Pochodzenie łuszczycy nie jest w pełni wyjaśnione. Wiadomo, że na jej przebieg wpływają czynniki genetyczne, środowiskowe oraz immunologiczne. Kluczową rolę w tym procesie odgrywają limfocyty T, komórki dendrytyczne oraz prozapalne cytokiny i chemokiny. Łuszczycą nie można się zarazić. To jest choroba, którą nie można się zarazić ani poprzez krew, ani poprzez obcowanie z chorymi na basenie czy na pływalni, ani u kosmetyczki, ani u fryzjera. Tą chorobą po prostu nie można się zarazić. To jest choroba autoimmunologiczna, choroba genetyczna, choroba zapalna i choroba przewlekła. I myślę, że przewlekłość u łuszczycy jest bardzo istotną kwestią ze względu na to, że tą chorobę trzeba leczyć latami i trzeba latami ją leczyć skutecznie i bezpiecznie tak, żeby osoby chorujące na łuszczycę mogły normalnie żyć, mogły normalnie pracować, mogły zakładać rodziny. W chwili obecnej uważa się, że łuszczyca jest chorobą nie tylko skóry, ale jest chorobą ogólnoustrojową. Jest to ogólnoustrojowa choroba zapalna. Ona dotyczy od 2 do 3% społeczeństwa. Częściej choruje rasa kaukaska, czyli rasa biała. Jeżeli chodzi o czynniki takie, które są przyczyną łuszczycy, to tak do końca nie wiemy. Natomiast wiadomo na pewno, że czynniki środowiskowe plus pewne podłoże genetyczne, pewna skłonność genetyczna powoduje to, że u niektórych osób mamy łuszczycę, a niektóre osoby pomimo uwarunkowań rodzinnych na przykład takiej łuszczycy nie rozwijają. Jeszcze jeżeli chodzi o uwarunkowania rodzinne, bo to jest też częste pytanie pacjentów, jeżeli ja mam łuszczycę, czy moje dziecko będzie miało łuszczycę, to można tylko powiedzieć na temat prawdopodobieństwa, czyli jeżeli jedno z rodziców ma łuszczycę, to prawdopodobieństwo, że dziecko będzie miało jest na poziomie około 15–20%, natomiast jeżeli już obydwoje rodziców ma łuszczycę, to już to prawdopodobieństwo nam się zwiększa do 60–70%. Bardzo często pada takie pytanie, czy jeżeli ktoś ma łuszczycę, to jakie jest ryzyko, że na przykład dziecko takiej osoby zachoruje na łuszczycę. To ryzyko jest stosunkowo małe, żeby nie powiedzieć bardzo małe, w szczególności jeżeli na łuszczycę ktoś zachorował w wieku dorosłym, gdzieś tam powiedzmy po 30, po 40 roku życia. Zazwyczaj w takich przypadkach ta tendencja do genetycznego przekazywania predyspozycji do zachorowania na łuszczycę jest jeszcze mniejsza. Układ immunologiczny, który każdy z nas posiada i ten układ immunologiczny służy do tego, żeby zwalczać bakterie, wirusy, jakieś inne czynniki, które są szkodliwe dla zdrowia. Ten układ immunologiczny czy układ odpornościowy zaczyna rozpoznawać skórę i własne tkanki jako wroga i zaczyna je zwalczać. I w związku z tym w takim mechanizmie można powiedzieć w pewnym sensie autoimmunizacyjnym, czyli samozniszczającym, dochodzi do zaburzeń w obrębie skóry, ale też powiedzieliśmy, że łuszczyca to jest choroba ogólnoustrojowa i w takim samym mechanizmie dochodzi do zmian w obrębie innych narządów u pacjentów z łuszczycą. Czynniki środowiskowe wpływające na przebieg choroby to infekcje grzybicze, bakteryjne, wirusowe, używki, czyli alkohol i papierosy oraz dieta. Łuszczyca ma cięższy przebieg u osób, które są otyłe. Zgromadzona tkanka tłuszczowa jest rezerwuarem stanów zapalnych. Dieta najlepiej śródziemnomorska, czyli dużo ryb, dużo warzyw, dużo owoców, na pewno jak najmniej składników cukrowych, prawda, gdyż one niestety węglowodanowe, one zwiększają masę ciała i to są po prostu puste kalorie, które zamieniamy później w tkankę tłuszczową, no z czym później wszyscy walczymy niestety i wydaje nam się, że się odchudzamy, tylko nasza waga nic na ten temat nie wie. Nie ma 2 identycznych typów łuszczycy. Ilu pacjentów, tyle jej odmian. są różne reakcje chorych na leczenie i dlatego bardzo dokładnie i indywidualnie trzeba dobrać metodę leczenia pacjenta. Jeżeli chodzi o łuszczycę łagodną, to generalnie możemy ją leczyć preparatami miejscowymi. To te głównie są preparaty typu kremy, maści, prawda, lotiony z glikokortykosterydami, inhibitory kalcyneuryny, na przykład w okolice twarzy i okolic zgięciowych, różnego rodzaju cygnolina, dziegcie. Natomiast jeżeli to leczenie nie pomaga, nawet u pacjentów z łagodną łuszczycą, dlatego że tak naprawdę, żeby jeszcze dobrze dobrać leczenie, to mamy takie własne wskaźniki dermatologiczne. Jest taki wskaźnik BSA, to jest wskaźnik zajęcia powierzchni, następnie mamy wskaźnik PAZI, który mówi nam o zajętej powierzchni plus typie zmian skórnych i trzeci wskaźnik to jest tak zwany DLQI, czyli o jakości życia z łuszczycą. I to jest wskaźnik bardzo istotny, dlatego że czasami jest tak, że przychodzi do nas pacjent, który ma dosłownie 4 czy 5 zmian skórnych, gdzie nam się wydaje, że chyba to nie jest za duży problem, okazuje się, że tego pacjenta jest to straszny dramat, dlatego że on siebie odbiera jako osobę stygmatyzowaną społeczną, się wstydzi rozebrać na basenie, więc jak gdyby tutaj też trzeba patrzeć, kto i jak reaguje. Jeżeli mamy pacjenta nawet z małymi zmianami, ale na przykład z bardzo dużym pogorszeniem jakości życia, to czasami warto dać temu pacjentowi trochę nawet leczenie, na, tak powiem, ponad to, co on powinien dostać, gdyż być może w ten sposób jakoś spowodujemy, że ten pacjent będzie normalnie funkcjonował. Zachorowałam na łuszczycę, mając 9 lat i mówi się, że łuszczyca jest chorobą genetyczną, a u mnie w rodzinie nikt nie miał łuszczycy. Tylko ja zachorowałam, po prostu dostałam ospy w wieku 9 lat i po ospie dostałam od razu łuszczycę. Choroba zaczęła się od kilku kropek na ciele. W późniejszym czasie, czyli w okresie dojrzewania w liceum, zaostrzyła się, była na całym ciele i na głowie. Były stany remisji i gorsze i lepsze stany mojej skóry. Leczona byłam przeróżnie od maści takich naturalnych jak cygnolina, sterydami byłam leczona, wszelkie emolienty do natłuszczania skóry, kąpiele solankowe, kąpiele w siarce, czyli sanatoria, kilka pobytów w szpitalu, również farmakologicznie tabletkami. W leczeniu łuszczycy mówimy o takiej spirali, to znaczy, że stres o bardzo różnym podłożu zwiększa manifestacje skórne. Manifestacje skórne zwiększają stres i to się ciągle nawarstwia i to dla pacjentów jest potężne wyzwanie. I teraz ważną wskazówką, żeby w relacji między lekarzem i pacjentem szukać wszystkich możliwych sposobów obniżania stresu. A jedną z pierwszych rzeczy, która przychodzi mi do głowy, to jest to, że my się stresujemy, kiedy nie rozumiemy, co się z nami dzieje, nie rozumiemy, co nas czeka, nie rozumiemy, dlaczego tak jest i nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Więc zrozumiała informacja, wskazówki do działania, no to są takie bardzo proste podpowiedzi, które mogą zatrzymać tę spiralę. Następnym etapem leczenia może być fototerapia. Najbardziej skuteczna może być terapia PUVA, czyli połączenie fototerapii z chemioterapią, gdzie pacjent przyjmuje tabletki psoraleny i naświetla się. Przechodząc do następnych pacjentów, czyli pacjentów z łuszczycą umiarkowanej do ciężkiej, to są pacjenci, których w zasadzie kwalifikują się do leczenia ogólnego. I tutaj mamy też szeroką gamę preparatów, od takich najbardziej popularnych, najdłużej stosowanych, czyli metotreksat, cyklosporyna, acetretyna. Jeżeli te preparaty nie działają, albo pacjenci mają po nich działania uboczne, to wtedy możemy przejść do leczenia biologicznego. W związku z czym biologia jest takim ostatnim jak gdyby etapem leczenia, prawda? I teraz, jeżeli chodzi o biologię, to również mamy bardzo różne preparaty. To nie jest tak, że leczenie biologiczne to jest bardzo duży worek, w którym mamy różne preparaty. Inhibitory TNF-alfa, inhibitory interleukiny 12 na 23, mamy inhibitory interleukiny 17, inhibitory interleukiny 23. I takie najbardziej popularne, najlepiej przebadane i najdłużej stosowane to są inhibitory anty-TNF-alfa. One są też o tyle korzystne, że one również są rekomendowane w łuszczycowym zapaleniu stawów, czyli jednostce, która często towarzyszy łuszczycy, są dobrze przebadane, bezpieczne i bardzo skuteczne. Natomiast jeżeli pacjenci na przykład na ten typ biologii nie reagują, to mamy zawsze kolejną interleukinę 12 na 23. Jeżeli też na to nie pasuje, mamy interleukinę 17, prawda, która już jest z reguły raczej rekomendowana dla tych osób z większą powierzchnią zajęcia skóry. I nowość teraz, którą czekamy, że mamy nadzieję, że wejdzie do programu lekowego, czyli inhibitor interleukiny 23, czyli lek, który przede wszystkim daje bardzo szybką poprawę. Leki biologiczne są dużym postępem w leczeniu łuszczycy i wielu chorób, w których dochodzi do zaburzeń układu odpornościowego, dlatego że leki biologiczne działają w bardzo konkretny sposób, atakując te cząsteczki w organizmie, które działają nieprawidłowo. O terapii biologicznej dowiedziałam się z internetu. Znalazłam lekarza, który taką terapię prowadzi, który pracuje z pacjentami chorymi, tak jak ja, na łuszczycę. I tak naprawdę to była świeża sprawa, bo byłam dopiero 6 tygodni chora na tą chorobę. Kiedy znalazłam panią doktor, która się mną zajęła, to też minęło kilka miesięcy, zanim ten program ruszył, no bo to też musiałam poczekać na odpowiedni moment, aby w dany program z innymi pacjentami wejść. Do tego momentu naświetlałam się, ale te lampy tak naprawdę bardzo słabo mi pomagały i kiedy program ruszył, to, że tak powiem, na dwie ręce, na dwie nogi wkroczyłam w to z pełną odpowiedzialnością, no i tak zaczęła się ta przygoda z leczeniem biologicznym. Pierwsze dawki były podawane co tydzień, więc tak naprawdę po pierwszych 3 tygodniach, po pierwszych 3 zastrzykach zobaczyłam absolutnie zmiany. No, to było wręcz niewyobrażalne, bo ja tak naprawdę w pierwszym miesiącu stosowania tego leku byłam czysta. W listopadzie weszły nowe zapisy programu lekowego leczenia biologicznego, w ramach którego pacjenci już z umiarkowaną łuszczycą plackowatą mogą korzystać z leczenia biologicznego. Więc wystarczy tak naprawdę 10% zajętego ciała, żeby pacjenci mogli już starać się o wejście do programu, ale nie jest to oczywiście jedyne kryterium, ale to już znacznie ułatwia tym pacjentom sytuację. Liczyliśmy na to, że w tym roku, zresztą jak rozmawialiśmy z panem ministrem Miłkowskim, to były ku temu już takie możliwości, żeby leczenie biologiczne najnowszymi lekami weszło. Obiecał nam, że pomimo koronawirusa uda się je wprowadzić w tym roku. W programach lekowych zakwalifikowani do nich pacjenci są leczeni bezpłatnie. Decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu. Taki program trwa 96 tygodni. I tutaj zaczynają się największe dramaty, dlatego że my czasami obserwujemy, że jak pacjentowi zbliża się ten 96 tydzień, to pacjent już ma taki stres, a stres również jest bardzo silnym czynnikiem wywołującym zmiany skórne, że u tego pacjenta już praktycznie prawie pod koniec terapii pacjent już widzi oczami wyobraźni te zmiany. I ten silny stres czasami powoduje to, że dosłownie po kilku miesiącach mamy znowu bardzo duży nawrót. Generalnie w krajach zachodnich jest tak, że praktycznie leczenie się kontynuuje, aż pacjent nie wytworzy naturalnej immunooporności, dlatego że niestety na każde białko nasz organizm po jakimś czasie dłuższym albo krótszym wytwarza pewnego rodzaju odporność, ale po to mamy tyle tych leków biologicznych, że jak mamy na przykład odporność na anty-TNF-alfa, to możemy tego pacjenta włączyć na przykład na interleukinę 17, prawda? Więc mamy te możliwości, to jest tak zwane switchowanie leku, czyli przekładanie na inny lek. My w trakcie leczenia biologicznego mamy tak zwane punkty kontrolne i my w punkcie kontrolnym sprawdzamy odpowiedź pacjenta na dane leczenie. Jeżeli my widzimy na przykład w 16 tygodniu, że nie ma odpowiedzi na to leczenie, gdzie przynajmniej tam na przykład 50% pacjentów czy więcej powinno mieć, to wtedy się zastanawiamy już na tym etapie, czy nie zmienić temu pacjentowi leczenia biologicznego. I można. To jest decyzja lekarza o zmianie leczenia biologicznego. I takie rzeczy faktycznie się robi. Oczywiście musimy uzyskać zgodę takiej grupy koordynującej, ale ponieważ to są dermatolodzy, bardzo dobrze wykształceni, którzy pracują na co dzień z łuszczycą, to tutaj jak gdyby merytorycznych problemów nie ma żadnych i zawsze takiego pacjenta możemy go przestawić na inny lek. Jeżeli już mamy dobry efekt terapeutyczny. Trzymajmy się tego lekarza, dlatego że ten lekarz musi panować nad tym, żeby dbać o to, żeby te zmiany nie nawróciły i żeby nie było takiego nawrotu w takim zakresie, w jakim nam zasady refundacji na to pozwalają. I trzeci element, może też istotny, to jest taki, jeżeli chorujemy na łuszczycę, to możemy żyć normalnie, tylko trzeba pamiętać o zasadach, których się trzeba trzymać w tej chorobie. Sytuacją, która skomplikowała nieco leczenie biologiczne pacjentów z łuszczycą, jest epidemia koronawirusa. Koronawirus trochę nam sytuację skomplikował. Pacjenci, którzy byli w trakcie kwalifikacji do leczenia biologicznego, niestety mają pewne opóźnienia zarówno w procesie kwalifikacyjnym. Pacjenci, którzy mieli być właśnie włączani do leczenia biologicznego, którzy już planowali zgłosić się do lekarza w tym celu, niestety otrzymali blokadę wynikającą z tego, że większość klinik dermatologicznych przekształciła się w szpitale zakaźne. Mimo chwilowych trudności, korzyści dla pacjentów płynące ze stosowania terapii biologicznych są oczywiste. Jest to nowoczesne leczenie o korzystnym profilu bezpieczeństwa i wysokiej efektywności. Wielu chorych stosujących to leczenie uzyskuje efekt całkowicie lub prawie całkowicie czystej skóry. Bezpośrednio koreluje to z jakością życia chorych oraz z polepszeniem ich stanu psychicznego. Szanowni Państwo, oby przedstawiony felieton był dla nas wszystkich ostrzeżeniem, swoistą nauczką, czym może skutkować nieleczona łuszczyca. Jeśli ktoś z Państwa już zmaga się z tym schorzeniem, zachęcam, nie odkładajmy leczenia na przyszłość. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.